skończyło się dobrze, ponieważ prezydent przyznał się do błędu. Po pierwsze, przyznał się do tego, że pierwsze ułaskawienie nie było prawomocne, nie było prawidłowo zrobione. Dostaną się do europarlamentu i będą tam opowiadali różne dyrdymały o tym, jak to w Polsce utrzymuje się więźniów politycznych. Donosi regularnie, to znaczy regularnie krytykuje polski rząd za granicą i regularnie opowiada o tym, jak to w Polsce źle się dzieje, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość nie wygrało wyborów. Upada pewien mit partii Prawo i Sprawiedliwość, jako tej jedynej partii, która ma monopol na to, żeby prowadzić sprawy, Związane z e, sądami, trybunałami, prawem wszelkim. Wojna polsko-polska to ona się dopiero zaczęła. Nie, nie są posłami, przestali nimi być w momencie, gdy usłyszeli wyrok skazujący. Nie powinno być żadne Sasin oddawaj 70 milionów, tylko Morawiecki oddawaj 70 milionów. Witam państwa bardzo serdecznie. Mikołaj Dowek, redakcja Goniec.pl, program Raport Gonieca. Dzisiaj z państwem i ze mną w studiu Artur Ciambor Wolnościowcy. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, no bo też dr Artur Ciambor, dokładnie tak. prezes Wolnościowcy. Będzie to teraz popularne po tym, jak Roman Giertek tam powiedział, że yy, proszę mówić do mnie mecenasie, a nie yy, tak, nie Tak, bo to, myślę, to jest to... tytuł naukowy, to jest tytuł <laughs> zawodowy, <laughs> tak, więc tak. trzeba się nim posługiwać. będzie cała fala <laughs> wtedy. Wtedy, wtedy to się dopiero zacznie. No, ale dobrze. Pytanie, jeżeli ktoś ma wpisany e, zawodowy parlamentarzysta w swój zawód, no to wtedy co? Szanowny Aha. panie parlamentarzysto, może? Nie, jest, Pani? taki ten, jest taki Na TikToku jest takie jedno nagranie, gdzie tam e, niby student pomylił tytuł naukowy wykładowcy, i wykładowca tam czyta wszystkie swoje istniejące tytuły, jakie ma, i tam wychodzi na to, że oczywiście powinien mieć e, w, wizytówkę na A4 zrobioną. Tak, ten tak, tak. też wykładowca kiedyś kazał śpiewać na zdalnych, ale nie nie o tytułach, to rozmowa <noise> tylko Ta. o tym, co się dzieje w polskiej polityce. No i Panowie Honiści Kamińskie, o oni nie dają nam o sobie zapomnieć. E, ta saga się ściągnie ponad dwa tygodnie, skończyła się, jak to mówi Prawa i Sprawiedliwość, tym szczęśliwym uwolnieniem więźniów politycznych. No oczywiście platforma też <grym> zaakceptowała oczywiście to, e, to kolejne łaskawienie prezydenta, a jak pan podchodzi do tej sprawy, no bo rzeczywiście mamy mnóstwo zakrętów, istny roller coaster. Ja dosyć aktywnie komentowałem tam ten pobyt w więzieniu obu panów, szczególnie gdy wychodziły takie sygnały typu, że. Oni tam są na głodówce. że Teraz, ostatnio, mieliśmy, że byli torturowani yy, tam przymusowym dokarmianiem, i tak dalej. No to wszystko można się na ten temat powyzłośliwiać naprawdę bardzo yy, bardzo głęboko. Szczególnie, że no, otoczka polityczna była taka, jaka była. Widzieliśmy tam jakieś śmieszne protesty pod więzieniami, i tak dalej. Yy, natomiast ostatecznie, ostatecznie trzeba powiedzieć, że skończyło się dobrze, ponieważ prezydent przyznał się do błędu. Po pierwsze, przyznał się do tego, że pierwsze ułaskawienie nie było prawomocne, nie było prawidłowo zrobione, bo musiał ułaskawić drugi raz. A gdyby cały czas utrzymywał, że to ułaskawienie pierwsze jest, prawo, jest prawidłowe, no to przecież nie musiałby tego robić. Po drugie, przyznał, że panowie Wąsik i Kamiński zostali, zostali prawomocnie skazani, ponieważ zostali ułaskawieni po prawomocnym wyroku. W związku z czym są w tym momencie byłymi, byłymi więźniami. Ale cały czas są ludźmi z prawomocnym wyrokiem, co prawda po ułaskawieniu zatartym i co ciekawe, polskie prawo dopuszcza do tego, żeby teraz na przykład startowali w wyborach do Europarlamentu albo do samorządu. Przy czym oczywiście wiadomo, że nie, są, nie, nie będą startować do samorządu, a do Europarlamentu już chętnie wystartują. I zakładam, że po tym starcie do Europarlamentu dostaną się, bo są w tym momencie bohaterami walki z wrogiem dla elektoratu. Prawa i Sprawiedliwości, dostaną się do Europarlamentu i będą tam opowiadali yy, różne dyrdy małe o tym, jak to w Polsce utrzymuje się więźniów politycznych. I, I oni się wyrwali z tego więzienia do Europarlamentu, gdzie zostają milionerami. No to teraz, jak podejść w ogóle do tej sprawy właśnie z pod kątem tylko i wyłącznie politycznym, bo Prawo i Sprawiedliwość budowało wokół tego pewną narrację, którą też zmienia nam w zależności od sytuacji. E no i też narrację, która mówiła na Mateusz Morawiecki, różni mhm. politycy Prawo i sprawiedliwości porównywali właśnie Polskę do Białorusi, do takich tak, reżimów, tak, tak. że tutaj no, są torturowani no, więźniowie polityczni. Czy po pierwsze mamy kilka ważnych wydarzeń. Pierwsze wydarzenie jest takie, że Prawo i Sprawiedliwość po przegranych wyborach nagle się okazało, że to nie nie jest prawda, że jak się na zewnątrz donosi na Polskę, mówi się o Polsce złe rzeczy i o polskim rządzie, to jest się od razu zdrajcą i jest się członkiem Targowicy, bo jak Prawo i Sprawiedliwość to robi, to robi to oczywiście z poczucia głębokiego patriotyzmu i donosi regularnie. To znaczy regularnie krytykuje polski rząd za granicą i regularnie opowiada o tym, jak to w Polsce źle się dzieje, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość nie wygrało wyborów. Okazuje się, że oni mogą. Przez kilkanaście lat byliśmy ładowani tym przez środowiska Prawa i Sprawiedliwości, że na zewnątrz to o Polsce jak ktoś źle mówi, to, a to znaczy o polskim rządzie, jak ktoś źle mówi, no to jest od razu zdrajcą, jest niepolakiem całkowicie. Teraz oni oczywiście mogą. A następna rzecz jest taka, że no, oczywiście mówię, upada pewien mit Partii Prawo i Sprawiedliwość, jako tej jedynej partii, która ma monopol na to, żeby prowadzić sprawy związane z sądami, trybunałami, prawem wszelkim jako ta partia, która zawsze ma rację i ta partia, która ma ostatnie słowo i ta partia, która robi zawsze dobre rzeczy. Tak? Bo, bo oni budowali wokół tego taki mit. I teraz do pytania. Politycznie jest rozgrywana sprawa pana Wojcika i Kamińskiego w taki sposób, że mm, tak jakby opinia polityczna była ponad prawo. I część elektoratu oczywiście to uznaje. Ja odczytuję też sygnały, które chociażby w internecie otrzymuję tak? od, od sympatyków tamtej strony, gdzie oni po prostu uważają, że no, to, to prawo nie funkcjonuje w taki sposób, w jaki powinno funkcjonować. Nie uznaje się sądów jedni nie uznają, jednych drudzy nie uznają, nie uznają, drugich, ale jednak gdzieś tam ten grzech po drodze został popełniony i ten grzech po drodze, on powinien zostać naprawiony. Sprawa jest rozrywana politycznie. Tymczasem sprawa była bardzo prosta. Panowie Wąsik i Kamiński wreszcie zostali skazani za przestępstwo, którego się dopuścili. Zostali skazani przez sąd, dostali, dostali za to karę więzienia bezwzględnego yy, i zostali ułaskowani. Ale mamy co było jakiś kryzys konstytucyjny aktualnie, czy też prawny w państwie polskim? Według pana taki, na taką dużą skalę? Na dużą skalę nie, natomiast rzeczywiście jest tak, że yy, może pewien reset konstytucyjny powinien się wykonać. On wynika też z tego przede wszystkim, że prawo i sprawiedliwość przez te 8 lat rządów zdążyło swoje macki. Yy, Mówi pan, że konfederacji, można powiedzieć. Nie, nie nie konfederacji, tylko głosem, myślę, Polaka zatroskanego o to, że wojna polsko-polska to ona się dopiero zaczęła. Jest tak, że no jednak musimy się postarać o to, żeby instytucje, te, które Prawo i Sprawiedliwość stworzyło niezgodnie z prawem i niezgodnie z Konstytucją, za zgodą prezydenta, który strażnikiem Konstytucji nie był i nie jest, i za zgodą Trybunału Konstytucyjnego, który jest cały w tym momencie obsadzony przez ludzi Prawa i Sprawiedliwości. To powinno się jednak skończyć, to powinno się jednak zmienić dlatego jest potrzebny ten reset jakiś tam. Zobaczymy, w jaki sposób to się w ogóle uda, czy w ogóle się uda, czy dyskusja na ten temat, jak będzie wyglądała. No my wiemy doskonale, że przecież teraz ten temat nie, się nie skończy, chociaż został uśpiony po panowie Kamiński i Wąsik, nie przyszli do Sejmu i nie było żadnych, żadnej rozruby na obradach, ale mamy przed sobą wybory samorządowe, wybory europarlamentarne, przecież te rzeczy będą wykorzystywane cały czas w kampanii. A będziemy w, 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 w czasie, za chwilkę już takiej permanentnej kampanii przez pół roku. Więc, więc no, mówię, to polityczne rozwiązanie zgrywanie tej sprawy, oczywiście ono może być w jakiś tam sposób na rękę prawo i Sprawiedliwości na pewno, bo Prawo i Sprawiedliwość musi przekonywać swoich wyborców, że coś się bardzo złego dzieje, ale rzeczywistość jest taka, że to oni zaczęli te wszystkie problemy. No nie wiem, rzućmy pierwsze z brzegu kwestia, którą żyliśmy przez pierwsze tygodnie rządów, czyli TVP, tak, czyli w ogóle media, media państwowe. Te media państwowe zostały, zostały w tym momencie no, przejęte przez, przez ekipę rządzącą, dlatego, że media państwowe zawsze są w w rękach tej partii, czy tych partii, które wygrywają wybory, tak to niestety wygląda. Ja uważam, że one powinny być prywatyzowane i nie mielibyśmy tego problemu, gdyby nie było tak, że politycy mają nadzór nad, nad mediami państwowymi, ale niestety tak nie jest, ale. Akurat tutaj, no, też największą, największym problemem jest to, że Prawo i Sprawiedliwość, żeby ominąć kadencyjność yy, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, stworzyło sobie coś, co się nazywa Radę Mediów Narodowych. Ciało całkowicie niekonstytucyjne i niezgodne które z, z prawem, nie, Które przejęło. Nie publikowano też wyroku w sprawie część. tego tam Trybunału Konstytucyjnego i w ogóle była cała afera cała tak, no w związku z tym. Więc to Prawo i Sprawiedliwość popsuło całkowicie ten układ prawny, który był, i popsuło też pewne kwestie związane z personaliami, ponieważ to. W jaki sposób obsadziło swoimi ludźmi instytucje, no to sprawia, że mimo to, że przegrali wybory i już teraz nie rządzą, no to są te miejsca, w których nie ma. W ciągle mają, mają swoich ludzi, ale kończąc temat Kamieckiego Mosieka, są dalej posłami? Nie, nie są posłami. Przestali nimi być w momencie, gdy usłyszeli wyrok skazujący. Co zresztą, yy, kiedyś tam, jak wyszło prawo i sprawiedliwość, samo popierało taką interpretację tego przepisu, więc yy, no, jest, to, jest to dla nas oczywistość, ponieważ, ponieważ gdybyśmy przypadkiem uznawali, tak jak teraz Prawo i Sprawiedliwość w związku z Kamińskim i Włosikiem, że osoba skazana prawomocnym wyrokiem, przesiadująca w więzieniu, dalej jest posłem, no to otworzylibyśmy nowy worek zupełnie, w którym jeszcze nas nie było. Tak? Bo dotychczas mieliśmy taką świadomość, że poseł ma po to immunitet, żeby nie zostać skazanym. Immunitety chronią posłów przed sprawami karnymi, a jak zostanie skazany, to przestaje być posłem. Prawo i Sprawiedliwość interpretuje teraz prawo w taki sposób, w związku z tym, że to się przydarzyło ich ludziom, bo jak to by nie było ich ludziom, no to nie mieli żadnych oporów. Ale w związku z tym, że to się przydarzyło ich ludziom, no to nagle zaczęli interpretować to prawo w taki sposób, że nawet zasiadający w więzieniu skazaniec może być dalej posłem. No dobra, czyli po prostu to jest taki niebezpieczny precedens. Natomiast z drugiej strony już tak naprawdę kończąc ten temat, mhm. Ryszard Czernecki tutaj można powiedzieć troszeczkę ogłosił na zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w związku z tą sprawą, a pan uważa, że wygrali, bo on twierdzi, że mobilizacja elektoratu, że są cały czas pierwsi Ech. w sondażach, że tu pokazano prawdziwe oblicze rządów Cuska. Oni są pierwsi w sondażach, już coraz mniej, to po pierwsze. Po drugie, no rzeczywiście są, ponieważ no, rząd jest stworzony z czterech innych partii. I każda z tych czterech partii ma swój, ma swój elektorat, i każda z tych czterech partii sprawia, że no, dzielą się partie elektoratami, tak? Więc prawo i sprawiedliwość ma dużo łatwiejszą sytuację i to, że są na pierwszym miejscu, nie oznacza, że wygrywają wybory, na szczęście. Ponieważ koalicja mogła się zbudować na innych trochę warunkach. Przy innym układzie matematycznym sali sejmowej mielibyśmy pewnie większe problemy, ale tutaj tych problemów nie było. No to jeszcze co do powiedziałbym, nawet rozliczeń pisemnych, -no, mamy trzy komisje śledcze też zapowiadane, Pegasus, afery wizowe, no i oczywiście jeszcze jedna sprawa, wybory kopertowe, tak, tak bo to tak, były tak, prze, tak, tak. przesłuchanie Jarosława Gowina. No i mamy jeszcze m, ten zespół do spraw rozliczeń mm -hmm. PiS na czele, z, właśnie wspomniany na początku wywiadu, Romanem Giertychem, panem tak. mecenasem, zaznaczmy to. E, no i właśnie, jak pan do tego podchodzi? Czy to będzie znowu tak, że będą wielogodzinne przesłuchania, będzie wielkie show, a na końcu mm, nic? Jeżeli chodzi o zespół pana Giertycha, to nie będzie przesłuchań, ponieważ to jest zespół chyba parlamentarny, albo nawet klubowy e, Ten zespół w związku z zapowiedziami, które były i w związku z działalnością samego Romana Giertycha, on musi dowieść teraz. On musi teraz pokazać, że będzie miał coś, więc ja czekam na pierwsze sukcesy tego zespołu, ponieważ, ponieważ no, troszkę by było smutno, gdyby się okazało, że, że na zapowiedziach się kończy. Więc czekajmy, trzymajmy kciuki, zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast jeżeli chodzi o komisje śledcze, no to różne ciekawe wydarzenia. Po pierwsze dowiadujemy się bardzo dużo o kuchni politycznej Prawa i Sprawiedliwości, to usłyszymy Słyszeliśmy od wicepremiera Jarosława Gowina tak, w jego zeznaniach na przykład. Po drugie dowiedzieliśmy się po raz kolejny tego, co wiedzieliśmy od wielu lat, czyli że nie powinno być żadne Sasin oddawać 70 milionów, tylko Morawiecki oddawać 70 milionów. Co potwierdził pan minister Sasin, tak, sugerując, że to Morawiecki, premier podejmował decyzję i podpisywał się tak na dokumentach. To zresztą było w raporcie NIKU z 2021 roku, i to pamiętam, jak nawet to ja mówiłem na konferencji prasowej o tym, że, że Biedny Sasin oberwał za to, że tam stał obok, akurat w tej kwestii wyjątkowo, zobaczymy, jak to się, jak to się rozwinie. Jeżeli chodzi o Pegazusa, no to tutaj z kolei jest duża szansa, że panowie Wąsik i Kamiński wrócą tam skąd przyszli. Ponieważ jeżeli zostanie udowodnione, że państwo nasze Pegazusa miało i wykorzystywało, przeciwko konkurencji politycznej, a mam, że taki jest cel powstania tej komisji i taki będzie cel tej, tych obrad, żeby wynaleźć to, jaka była ścieżka i kto z tego rzeczywiście korzystał, no to wyobrażam sobie, że no, kto jak nie służby nasze i nasz y, naczelny wódz wszystkich służb, czyli y, panowie Kamiński i Wąsik. Więc zobaczymy, czy przypadkiem to nie była dopiero pierwsza sprawa, wobec której będą musieli się, będą musieli się panowie, panowie męczyć. Z Pegazusem to będzie producie jak bumerang? Tak, no, to wynika z tego, że przede wszystkim z Pegasusem to to był temat, który nam, nami, powiedzmy, jakoś tam targał w trakcie tej minionej kadencji, gdzie przecież posłowie sprawdzali, czy przypadkiem ich, ich telefony nie były podsłuchiwane. A kto był podsłuchiwany, to my nawet tego nie wiemy. My wiemy tylko o tych, którzy się ogłosili, że byli podsłuchiwani, bo to sprawdzili. tak? A jeżeli byli podsłuchiwani, to w jakich celach? A jeżeli podsłuchuje się polityka, no to tylko dlatego, że mamy dowody na to, że jest jakimś, nie wiem, łapówkarzem, aferzystą, nie wiem, coś takiego, tak? Tymczasem nigdy nikomu niczego nie zarzucono po tych podsłuchach, które zostały sprawdzone. No to może jeszcze wypadną jakieś trupy z szafy, między, w międzyczasie doktor Dziambro trochę tutaj stół oczyścił, a też do innych wydarzeń, powiedziałbym, tak. które niedawno miały miejsce, ale tu już nie będziemy w nie wchodzić, choć pewnie Państwo widzieli te nagranie. No i teraz jeszcze, jeżeli chodzi o, tak bym powiedział, podsumowanie no, bo wspomniał Pan o raportniku mm -hmm. z 2021 roku, właśnie na temat wyborów kopertowych, no ale jest też raportniku na temat Rafinerii Gdańskiej, tak. tej transakcji Saudi Aramco. No i tam jest generalnie stwierdzono, że to powiedziałbym. To, że to była mało y, intratna oferta, to mało powiedziane. W mm -hmm. związku z tym, jak pan pochodzi no, jako człowiek, właśnie z tych terenów też? No, y, mam, ten, y, mam ten luksus, że byłem przeciwnikiem od samego początku tej fuzji. Y, uważałem, że to jest pozbywanie się y, największej perły, jaką pomoże ma. A że jestem z Pomorza, no to uważałem, że nie powinno tak być, że, że łączy się te, te przedsiębiorstwa. Zresztą ja uważam, że nie powinno powstać to, co się w ogóle zaczęło dziać za czasu Prawa i Sprawiedliwości w przypadku Orlenu, gdzie to było takie ja to nazywałem na różnych konferencjach prasowych: przedsiębiorstwo Polska. To znaczy, Odlen zaczął, zaczął swoje, swoją władzę w ten sposób i swoją dominację zaznaczać, że przejmował właściwie władzę nad innymi spółkami, aż do tego stopnia tak absurdalnie, że nawet przecież kupił sieć gazet lokalnych, tak w pewnym momencie. I, i tam pisowcy obsadzili swoich, swoich dziennikarzy i redaktorów w gazetach lokalnych, które były własnością odlenu. Więc. Yy, generalnie stało się bardzo źle, że doszło do, tej, do tego połączenia. Stało się jeszcze gorzej, że doszło do tego połączenia na takich warunkach, jakie narzuciła Unia Europejska, no bo to... Bo to... sprawa konkurencji. Tak, tak, tak. No to właśnie, no to, to nie było tak, że oni mieli takie się. tylko oni musieli po prostu spełnić warunki, które Unia Europejska narzuciła i to był moment, w którym powinni się wycofać. Komuś bardzo zależało na tym. Po trzecie, no mamy jedną z najnowocześniejszych rafinerii w, w, w tej części Europy, tak? akurat w Gdańsku. No i to jest kolejny problem, że pozbyliśmy się czegoś, co jest dużo więcej warte, niż, niż to rzeczywiście zostało w tamtym czasie zhandlowane. No i teraz pytanie, czy wokół tego nie działo się coś nieuczciwego, a to tym się będzie już zajmowała konkretna komisja. Raportniku pokazuje, że no niegospodarność to jest najmniejszy zarzut, który można mieć. Szanowni Państwo, tutaj już musimy postawić kropkę. Bardzo oczywiście Państwu dziękuję. Zachęcam do komentowania, lajkowania, subskrybowania, pisania swoich opinii, bo Wasz głos też liczy Państwa, i naszym gościem był Artur Dziambor. Dziękuję. Dziękuję.